to będzie zderzenie siły K1 z finezją full kontaktu, co da mieszankę wybuchową, tak? Iskry będą się sypać i poleje się na pewno krew, będzie ból. Uwielbiam ból, uwielbiam dostać po twarzy. Nie boję się tego, nie czuję jakieś tam tremy przed wyjściem do ringu. Po prostu wychodzę, biję się na maksa. Chcę, żeby była krew, chcę, żeby były wielkie emocje. To mnie wtedy właśnie najbardziej jara. Ta walka była dla mnie bardzo kontrowersyjna, ponieważ czułem się wygranym w tym pojedynku. Mateusz miło tej walki na pewno nie będzie wspominał, ponieważ później przez kilka tygodni nie mógł chodzić, tak mu nogę uszkodziłem moimi niskimi kopnięciami. Jakby nie patrzeć, Max poobijał mi bardzo mocno moją wykroczną nogę lewą, no ale wygrywając walkę, no to byłem szczęśliwy i ten ból tak naprawdę nie grał roli już żadnej. Nie ma żadnej urazy, absolutnie. Po prostu w tej chwili chcę go zniszczyć. Max bije się na maksa i zawsze się będzie bić na maksa i będzie walczyć do ostatniej kropli krwi, tchu, potu, wszystkiego. Musieliby zdjąć z ringu nieprzytomnego, bo tak to nigdy się nie poddam. Przepraszam cię, Max, ale w tej koridzie ty jesteś bykiem, ja toreadorem, więc przykro mi. Ole! Nie odpuszczę każdego centymetra ringu. Będę za Mateuszem gonić, będę dążyć do twardej walki, nieustępliwej walki. Chcę, żeby tutaj ludzie o tej walce mówili przez kilka miesięcy, jak nie kilka lat. No niech spróbuje mnie złapać, ja będę niczym ninja. Nie będzie mnie widział, ale będzie czuł moje ciosy. To jest moje miejsce, Wrocław, moje miasto i ja tutaj po prostu dam mu solidną lekcję kickboxingu. No wiadomo, nic nie smakuje lepiej jak wygrana na terenie wroga. Chcę widzieć w jego oczach ból, grymas na twarzy. Chcę po prostu, żeby później zapamiętał, kim był Maksymilian Bratkowicz. Jego jedynym, najpoważniejszym argumentem jest prawy low kick czy lewy low kick na moją wykroczną nogę. Ale musi też pamiętać o tym, że kulawy drapieżnik dalej jest groźny. Dalej może zabić. Chcę być najlepszy, chcę udowodnić wszystkim, którzy we mnie wątpili i mnie skreślali, że ja nie mogę tego zrobić, że jestem w stanie zrobić i jestem w stanie być najlepszy i w tej chwili do tego dążę. Mateusz Kubiszczyn ma w sobie cechy mistrza, bo jest mistrzem. I no, najważniejszą cechą jest to, że nie boi się mówić o tym otwarcie, że jest mistrzem i będzie najlepszy na świecie. Max, szanuję Ciebie jako sportowca, jako osobę. Mam nadzieję, że damy bardzo dobry pojedynek, widowiskową walkę, ale no niestety muszę Cię teraz zmartwić, ponieważ ja już siedzę na tronie, tutaj tylko brakuje pasa i to ja będę królem kategorii wagowej do 86 kg. Trzymaj się. Mateusz, w naszej ostatniej walce wygrałeś w bardzo kontrowersyjny sposób, ale pamiętam do dziś, jak bolały Cię nóżki. W tym pojedynku zapewniam Cię, że będą Ci potrzebne kule do narożnika, ponieważ nie będziesz mógł później chodzić przez kilka tygodni. Pas DSF Kickboxing Challenge będzie mój i moja ręka powędruje do góry. Do zobaczenia.